Prognoza pogody na niedzielę 10 lutego oraz poniedziałek 11 lutego nie okazuje się niestety bardzo przychylna. Mieszkańców dużej części naszego kraju czekają niezwykle porywiste podmuchy wiatru. Mogą one dojść nawet do prawie 100 km na godzinę, lepiej więc odpowiednio się przygotować. Prognoza pogody na luty 2019 roku jest wypełniona zmiennościami. Większość zimowych dni obfituje w opady deszczu oraz śniegu, które czynią je niezwykle nieprzyjemnymi dla osób aktywnych. Od czasu do czasu zza chmur wychodzi jednak słońce, dzięki czemu niektóre popołudnia stają się stosunkowo ciepłe. Prognoza pogody na niedzielę 10 lutego i poniedziałek 11 lutego. Niestety, chociaż nadchodząca niedziela oraz poniedziałek nie będą wcale tak zimne, to Polakom plany pokrzyżować mogą silne podmuchy wiatru. W południowych regionach kraju sięgną one nawet 90 km na godzinę, średnio wiało będzie za to z prędkością od 30 do 40 km na godzinę. Bez wątpienia nie są to dobre wiadomości dla tych, którzy planowali spędzić weekendowy dzień na świeżym powietrzu, w aktywny sposób. O tym, że lepiej zachować szczególną ostrożność z powodu sytuacji pogodowej, poinformowali już eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał oficjalne ostrzeżenie dla mieszkańców trzech polskich województw. Dla południowych części trzech województw wydano już nawet oficjalne ostrzeżenia pierwszego stopnia. Warto się z nimi zapoznać, aby nie narazić się na niepotrzebne ryzyko oraz pozwolić na to, aby pogoda pokrzyżowała niedzielne plany. Ostrzeżenia dotyczyć będą bezpośrednio. Pogoda może zmieniać się w bardzo dynamicznym tempie, dlatego najlepiej oraz najbezpieczniej jest sprawdzać bieżące komunikaty synoptyków, a także ostrzeżenia wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chociaż niektóre dni lutego okazują się dość ciepłe, zdaniem ekspertów na nadejście prawdziwej wiosny Polacy będą jeszcze niestety musieli poczekać. Słoneczne, przyjemne dni zaczną się prawdopodobnie dopiero z początkiem marca 2019 roku, na co czekają już miliony mieszkańców całego kraju.